Warsztat WMD Piaseczno wita. Przystąpiłem do mycia dolnego kadłuba. No i tak myjąc to, zaczęły różne skarby wychodzić z tego oto kadłuba. Przejdziemy tam na stół warsztatowy i pokażemy, co to za skarby. Przodem pan kamerzysta. Przodem. Jest jeszcze taki fragment. A, tutaj taki. Najpierw się znalazł taki piękny opiłek, znaczy wyglądający jak opiłek, taki fragment czegoś. Myśleliśmy, że to bieżni czy czegoś, nie było wiadomo, co to jest. Teraz przy myciu tego kadłuba znalazła się nakrętka, podkładka sprężynowa i dwie połówki następnych dwóch sprężynowych. No i coś mnie tknęło, bo jak domontowałem, była rozwalona pompka. No i tak przypasowując tutaj z kolegą kamerzystą, doszliśmy do wniosku, że ten oto piękny fragment pochodzi z tej oto pięknej pompki. I tak samo również te nakrętki. Pompka stoi oczywiście. O, tutaj widzimy, fragment był tutaj. I to się mocuje do, kurczę, akurat jest to schowane. Tam byśmy pokazali do obudowy tej pompki. Może przyniosę, także chwila. Pompka się mocuje do obudowy. Ciężki. Pątka jest mocowana do tej pięknej obudowy. Ta akurat jest cała nierozwalona. No i tak, dlaczego ta pompka stanęła, dlaczego to połamało? Wiadomo, dobra eksploatacja, dobra naprawa w Nowym Sączu spowodowała, że łożyska łożyskujące ten dolny kadłub i górny, znaczy przekładnie na osi, no zaczęły, uległy awarii. Zaczęły iść wióry, zaczęły się zacierać te łożyska. Ponieważ zaczęły iść wióry, osadzały się na dnie tego dolnego, tej miski olejowej, tego dolnego kadłuba. No i ta nasza piękna pompka zassała ten towarys. No jak zassała towarys, to oczywiście co? Stanęła, co widzimy. Jak stanęła, no tutaj niby koło powinno... Drugie pośrednie takie te, nie wiem, akurat ten zabezpieczyć, no ale niestety nie zabezpieczyło ten, no i pompka się wzięła i ułamała, znaczy też mogło być, że ona była trochę luźna, ułamała, no i poszły te piękne fragmenty w michę, w rurkach to aż się boję, co tam się dzieje, no się myją, no i uszkodzenie takie jest, jakie jest, no także tak to się kończy, niedbanie, złe naprawy, no i później jest kłopot, no. Także jak jesteście z różnych kolejek, to nie wiecie, co macie tam w tych przekładniach, nie wiecie, ile pojedzicie, w każdej chwili wam się to może zdarzyć. Ale powiem tak, jak nie macie kogoś, jakiegoś pana inżyniera Łebskiego, to nie rozbierajcie tej przekładni, znaczy rozebrać możecie, ale już jej nigdy nie złożycie. Dziękuję, do kolejnego. O nie. Zjeżdżona może być tu przelotowo, bo nie. Bliżej, żeby jądro płomienia, wiesz o co chodzi, atakowało materiał. Te wewnętrzne, widzisz, że się jądro płomienia? No, no. A jakieś dobre pożarce, by się nie wypala gaz. Tak, szapą brudnym na teraz. Proszę. I tak oto się wykręca szpilki w naszym polsko-pakistańskim warsztacie. Inżynier grzeje, jego pracownik kręci. Kierownik kręci. Kierownik czego? Inżyniera. Bo to jest tak. Proszę bardzo, wykręcone. Tak, inżynier ma kierownik. Hala nie spalona.